7:09. Twój początek dnia. Choć ciężko jest to szacować, ale z tych ostatnich doniesień wynika, że trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii pochłonęło już około 35 tysięcy ofiar śmiertelnych. I nie ma pewności, że to koniec tego tragicznego bilansu. Naszym gościem już teraz jest ksiądz Robert Szulęcki, kapelan szpitala parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie. Szczęść Boże, proszę księdza. Szczęść Boże, witam Państwa, witam Panią redaktor. Nie bez powodu przytoczyłam te dane z Turcji i z Syrii. Ludzie tracą życie nie tylko w wypadkach, nie tylko podczas kataklizmów, tak jak słyszymy, ale bardzo często odchodzą cicho na szpitalnych salach. Czy zgadza się ksiądz ze słowami, że ściany szpitali słyszały więcej gorliwych modlitw niż ściany kościołów? Może porównywalne. Tak, jednak w kościołach mamy więcej osób się modlących niż jest łóżek szpitalnych w danych szpitalach, więc tu najważniejsze to, by ten kontakt z Panem Bogiem był, czy to będzie kościół parafialny, czy to będzie sanktuarium, czy to będą ściany sal szpitalnych. Najważniejsze, by pacjent miał kontakt i z najbliższymi, którzy pomogą mu do tego Pana Boga na nowo trafić, ale też i samemu by nie zapominał, że zmierza ku wieczności, ku świętości, ku zbawieniu. Ludzie podczas choroby zbliżają się do Boga, szukając ratunku, czy wręcz przeciwnie. Przez to, że cierpią, jest bunt i jest takie zamknięcie się na wiarę. Jest zamknięcie się na wiarę, jest bunt, ale też człowiek chory, cierpiący potrzebuje czasu, by robiąc ten rachunek sumienia, robiąc sobie w jakiś sposób sprawozdanie z tego życia, miał możliwość spotkania się z osobą wierzącą, z duchowną. Często na sali szpitalnej nie tylko obecność kapłana powoduje to, że zaczyna pytać o Pana Boga, o sakramenty, ale też i obecność innych pacjentów, którzy otwarcie mówią o swojej wierze, o miłości do Pana Boga, o doświadczeniu Pana Boga powoduje to, że ci, którzy mają jakieś obawy przed tym Panem Bogiem, zaczynają otwarcie o Niego pytać i chcą przede wszystkim tego żywego spotkania z Nim poprzez sakramenty święte. No właśnie, jeśli o sakramentach mówimy, to czy często udziela ksiądz sakramentu namaszczenia? Bo wielu uważa, że to już jest ten ostatni sakrament w chwili śmierci, ale czy faktycznie? Sakramentu namaszczenia chorych udzielam bardzo często, ale jest też, no jest ta obawa o to, czy to nie będzie ten sakrament namaszczenia, więc warto podkreślać i mówić, że nie jest to sakrament ostatniego namaszczenia. No właśnie, a co zyskujemy, otrzymując taki sakrament namaszczenia? Halo? Halo, halo, słyszymy się? Tak, proszę księdza, co otrzymujemy? Co może nam dać taki sakrament namaszczenia? Umocnienie, darowanie grzechów, tak? Jeśli poprzedzimy ten sakrament szczerą odpowiedzią, no, poczucie tej łaski uświęcającej, która pozwala spotkać się z Bogiem. Ja często obserwując pacjentów, którzy przyjmują ten sakrament, jest radość w oczach, że nie zostają sami, że mają umocnienie, że Bóg jest z nimi. Jak chorzy traktują kapelana w szpitalu? Jako księdza, jako przyjaciela? Jaka jest reakcja, gdy wchodzi ksiądz na salę? Różne są reakcje. Zazwyczaj pozytywne. Mogę powiedzieć, że to jest 99% pozytywnych reakcji, które no też no budują. Jeżeli jest obecny kapelan w szpitalu, jeżeli rozmawia, spotyka się z chorymi, to ta bariera lęku przed księdzem w szpitalu, że coś już złego musi się dziać, skoro ksiądz przychodzi, no mija. Także no, wiedzą, że kapelan jest też częścią zespołu terapeutycznego w szpitalu, że to nie tylko lekarz, pielęgniarka, psycholog, ale i kapelan ma swoją rolę do spełnienia w szpitalu i wnosi też nadzieję. Tak? To nie tylko to, że już jak przychodzi ksiądz, to koniec, kropka,
ale dobre słowo rozmowa, czy nawet to błogosławieństwo kapłańskie, które się pojawia na salach szpitalnych, modlitwa, no tą barierę przełamuje. A na jakim oddziale najtrudniej pełnić posługę kapelana? Myślę, że najtrudniej z mojego punktu, tak? Tak. To jest posługa na oddziale ginekologicznym, kiedy przychodzi spotkać się z rodzicami, którzy z mamą, która jest po stracie dziecka nienarodzonego. Tu jest największy ból, największe przeżycia, tak? A czy odwiedza ksiądz oddziały dziecięce, tam gdzie chorują dzieci i przebywają? Jak dzieci reagują na księdza? Na początku, znaczy zależy jak ksiądz jest ubrany, tak? Jeżeli jest biały fartuch czy biała koszula, no to jest troszeczkę lęku. Dzieci zaczynają się bać, złe skojarzenia, chociaż personel też ma kolorowe ubrania. Ale jeżeli zaczynamy rozmawiać, machać, czy przybijając tak zwaną piątkę, czy robiąc żółwika z dziećmi, które no, mogą to uczynić, no ta bariera jest przełamana, więc jest śmiesznie, jest fajnie. Dzieci reagują uśmiechem, radością, jeżeli w taki sposób się do nich podchodzi. Proszę księdza, czy ludzie po chorobie potrafią się nawrócić? Może nie po chorobie, ale w trakcie choroby. Krzysztof Ziemię w swojej książce Wszystko po coś jest napisał o tym doświadczeniu powrotu do Pana Boga, więc to cierpienie, choroba no powoduje to, że przemyślenia zaczynają się już i podczas choroby. Proszą o sakrament spowiedzi, o podpowiedzenie, jak w tym życiu duchowym zacząć na nowo funkcjonować, żyć, istnieć, by nie popełnić znowu tych samych błędów. Także myślę, że nie po chorobie, ale w trakcie choroby to nawrócenie się zaczyna. A jaka była księdza najpiękniejsza historia do tej pory związana z posługą kapelana, a może taka, która najbardziej utkwiła księdzu w pamięci? To pewnie trudne pytanie, tak. Zdaję sobie sprawę, że to wcale nie jest łatwe pytanie. Ale to zawsze będzie spowiedź, gdy ktoś po bardzo długim czasie, bardzo, bardzo długim czasie prosi o taką rozmowę i jest to naprawdę spowiedź, która daje przede wszystkim radość temu człowiekowi, który powraca, no i kapłanowi, że po prostu dobrze, że w tym miejscu i w tym momencie na tej drodze tego człowieka się spotkał. A co odpowiada ksiądz na pytanie, gdy ktoś zada i pyta, proszę księdza, dlaczego to właśnie ja, dlaczego to ja choruję, dlaczego to na mnie trafiło? Nie wiem. Odpowiadam, nie wiem. Przykro mi, przepraszam, nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. To zbyt złożona kwestia życia, żeby na choremu powiedzieć, że no, Bóg tak chciał, czy trudno taka wola, nie? Odpowiadam, nie wiem. A gdzie chory powinien szukać swojej nadziei? Jeżeli jest to osoba wierząca, to w modlitwie, w zaufaniu Panu Bogu, nawet podziękowaniu Mu za ten stan choroby, żeby po prostu od tego dziękczynienia Panu Bogu zacząć troszeczkę podchodzić inaczej do życia. Jeżeli jest to osoba, która nie utożsamia się z żadnym wyznaniem, bo i takie osoby są, to zawsze mówię, żeby poszukać dobra. Dobra, które może ta choroba przynieść w relacjach rodzinnych, społecznych, w podejściu do wielu spraw, które są obecne w życiu codziennym. Więc no, modlitwa i bycie dobrym, tak? W chorobie też jest to możliwe. I tej niegasnącej wiary i nadziei wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję. Ksiądz Robert Szulęcki, kapelan szpitala parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie, był gościem w poranku 7:09. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zdrowia i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.